to w ostatnim czasie codzienność. Wszyscy, którzy przyjechali do sanatoriów, wracają do domów. Jest 220 osób, tak? Także jeszcze 2-3 dni temu było ich 400. W związku z tym no, codziennie są nowe wnioski o skrócenie pobytu. Systematycznie nasi kuracjusze opuszczają już obiekt i Kołobrzeg. Postaraliśmy się to tak zorganizować, żeby to nie był jeden duży rzut, aby po prostu w miarę możliwości nie gromadzili się, czy też u nas, czy na dworcach kolejowych. Więc przewidujemy, że jeśli tak dalej w miarę sprawnie to pójdzie, to w czwartek, być może w piątek ostatni kuracjusze opuszczą nasz obiekt. Wczoraj otrzymaliśmy zdjęcia z kołobrzeskiego dworca. Sporo z tych osób to kuracjusze, którzy planują powrót do domu. Coraz więcej ludzi jest gotowa na to, żebyśmy świadczyli pomoc w zakresie zakupu tego biletu drogą online. Komunikujemy się trochę z rodzinami, wspólnie z nimi, żeby pomogły online te bilety też kupować. Więc ten system takiej pomocy został wdrożony. Natomiast nie da się ukryć, że jest pewna grupa takich bardzo konserwatywnych osób, które takiej pomocy po prostu nie oczekują i sami tłoczą się niepotrzebnie w tych dworcach, no, narażając się na potencjalne niebezpieczeństwo. Uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego. Działając na 8 obiektach, próbujemy skumulować wszystkie osoby, powiedzmy, w jednej perle Bałtyku bądź w MEW-ie, po to, żeby poszczególne obiekty móc częściowo pawilonami zamykać, wygaszając działalność, no w ten sposób, żeby przykręcić ogrzewanie, żeby w taki sposób mądrze zarządzać nieruchomościami. Czekamy na rozwiązania związane ze specustawą, które być może podpowiedzą, co w tej sytuacji robić, jeśli chodzi o pracowników, bo jest to bardzo trudny na pewno moment, dlatego że większość osób zatrudnionych nie może świadczyć pracy, bo nie ma na kim, w związku z tym, bo nie ma kuracjuszy, no więc są potrzebne pewne rozwiązania, które pozwolą przetrwać ten trudny czas. A w tej chwili zamykają się nie tylko sanatoria, ale też kołobrzeskie hotele czy ośrodki. Dla tysięcy pracowników tej branży to przymusowe wolne. Staramy się w pierwszym rzędzie wykorzystać urlopy zaległe z 2019 roku i tutaj będziemy wysyłać pracowników na urlopy zaległe. Ci, którzy mają urlopy planowane w tym okresie, nie będą ich przesuwać na inne okresy. Wykorzystamy najpierw urlopy. No i czekamy też tak na tak zwaną specustawę, czyli no zobaczymy, gdzie możemy, to też rozsuwamy kwestie zobowiązań, jeśli chodzi o zobowiązania ZUS-owskie czy podatkowe, tam gdzie taką możliwość mamy, no to staramy się tak zarządzać finansami, żeby jak najdłużej nam starczyło na pokrycie no, poborów płacy. Dokonując porównania, to odcięto tlen Kołobrzegowi, więc to jest sytuacja zupełnie można powiedzieć nieporównywalna do jakiegokolwiek innego kryzysu. Zapowiada to dość głęboką recesję gospodarczą, która w dużym stopniu dotknie niestety nasz region. Ja tylko się pocieszam tym, że po tym wszystkim, oby skończyło się to jak najszybciej, mamy jeden z największych potencjałów, jeśli chodzi o tą turystykę i no, będziemy szybko odbijać straty, ale to może być rok, 2 lata.